bardzo ważną rzeczą jest ustalenie przez Ciebie priorytetów, prawidłowych priorytetów. Ja nie będę czytał wersetów już, bo nie ma to sensu. Ja chcę Ci zakomunikować jedną, chcę natomiast, żebyś sobie te wersety notował. Chcę powiedzieć na temat prawidłowej wagi, ponieważ to, co sobie ustawisz w środku, to tak naprawdę to będzie później dla Ciebie taką wewnętrzną konstytucją, gdzie będziesz mógł sobie budować absolutnie całą formułę wiary. W przypowieściach Salomona 11.1 jest pokazane, jest opisane, jest informacja, aby prawidłowo ułożyć priorytety. Prawidłowe ułożenie priorytetów to prawo. Musisz rozumieć, o co chodzi. To prawidłowe ułożenie priorytetów jest bardzo ważne. W tych samych przypowieściach Salomona w 16 rozdziale 11 wersecie jest nam pokazane, że tylko prawidłowy układ priorytetów pochodzi od Boga. Tylko prawidłowy układ, czyli Bóg... Mógłbyś powtórzyć ten werset? W przypowieści Salomona 16:11. Bóg prawidłowo ma poukładane priorytety i prawidłowo Ci je chce przekazać. Tylko musisz się w ogóle na to zgodzić. To jest prawidłowy system wartości, który sobie w sobie musisz ułożyć. Księga Ozeasza 12:8 pokazuje nam, że złe poukładanie priorytetów prowadzi do systematycznego otwierania się na duchy kłamliwe. Czyli jeżeli chrześcijanin, Ozeasz 12:8, jeżeli chrześcijanin ma źle poukładane priorytety w życiu, to w jego życiu kłamstwo zacznie zbierać żniwo. Nawet nie będzie wiedział, kiedy demoniczne siły kłamstwa będą go atakować. Wystarczy, że masz źle ułożone priorytety, że rzeczy nie są ułożone odpowiednio, że jest zła, jakby źle są zważone, że rzeczy nieważne są wyżej, a rzeczy ważne są niżej. A w Filipian 3:8 opisane jest to, że to od nas zależy ustawienie, czy też przebudowa systemu priorytetów w naszym życiu. Od nas. Od nas. To nie zależy od Boga, bo Bóg podaje nam prawidłową wagę, prawidłową wartość. On nam podaje prawidłowy system priorytetów. Ale to my je musimy ułożyć, bo wiara, ona musi prawidłowo spocząć. W środku musisz mieć prawidłowo wszystko poukładane. W duchu twoim, w odrodzonym duchu, masz prawidłowo poukładane priorytety. Wszystkie. Musisz teraz w to uwierzyć, że w duchu twoim masz wszystko dobrze, prosto, jak należy. Wszystkie prawdy są prawidłowo poukładane w twoim duchu. Dusza nasza natomiast wymaga dostosowania systemu wartości do systemu wartości ducha. Czyli naszą duszę, nasz umysł, emocje, decyzje musimy dopasować. Się samo nie dopasuje. Odbywa to się za pomocą naszych decyzji i konsekwentnego trwania przy tych decyzjach. To znaczy, że ja poznaję jakieś prawdy Boże, odpowiednio widzę, jak są ułożone, tak? I teraz ja moją duszę do tego naginam. Mówię do niego, dla Ciebie te rzeczy będą ważne, chociaż dla niej są ważne inne. Ale ja mówię, to te będą ważne, to te będą tutaj, to te będą tutaj, to te będą tutaj. Na dzień dobry musisz zagłębić się w Boga i zobaczyć Jego system wartości umocowany w twoim duchu. Jak będziesz się modlił, powiedz, Panie Boże, ja chcę zobaczyć Twój system wartości, który jest złożony w moim duchu. Chcę widzieć Twój system wartości. Ja wiem, że on jest w moim duchu i teraz ja chcę go widzieć prawidłowo. Chcę widzieć zasadę po zasadzie, regułę po regule i będę do tego naginał moją duszę. Boże priorytety, przyjaciele, one nie są odczuwalne i akceptowalne przez nas umysł i emocje, bo nie możemy się spodziewać, że Boże priorytety, one będą dla nas łatwe, takie sympatyczne. Że to będzie sympatyczne. Nie liczymy na to, że one będą sympatyczne. One natomiast będą prawdziwe. To prawdziwe będzie. To będzie zawsze prawdziwe.
określamy je na podstawie wiary, czyli robimy prostą rzecz. Poznajemy jakąś prawdę, widzimy, że ta prawda ma swoje miejsce w życiu, że na przykład góruje nad inną prawdą, bo wiecie jak jest, są prawdy ważniejsze, są prawdy mniej ważne, różne rzeczy są. Zaraz o tym sobie powiemy bardziej szczegółowo. Ale przez wiarę je ustawiamy, nawet jeśli uważamy na nasze inaczej. Na przykład wydaje nam się, że tak jak dzisiaj sobie rozmawialiśmy, że kontakt z naszym cielesnym rodzicem jest ważniejszy niż na przykład kontakt z ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha, którzy są braćmi i siostrami. No nie jest ważniejszy. Takie proste rzeczy. Mając wybór pojechać, proszę Ciebie, na imieniny do mamy, a pójść do kościoła, wybieram pójście do kościoła. Proste. Prosty priorytet. Proste. Rozumiem, o co chodzi. Bo, bo to jest moja duchowa rodzina, a mama nie jest. Rozumiecie? To jest... Pokażę wam trudność, jak dusza tego nie znosi. A nasz syn ma 22 lata, nie jest jeszcze odrodzony z Bożego Ducha. I kiedy chciał na przykład gdzieś jechać, póki nie miał swojego samochodu, to mu nie chcieliśmy dawać naszych samochodów. Ewentualnie na chwilę gdzieś tam blisko mu podjechać. Nie? Póki tam swoje nie kupiliśmy mu samochodu. Nie? Dla niego. Takiego, na który nas było też stać, jaką możliwość mieliśmy, to to. Natomiast, kiedy przyszedł do nas, do kościoła człowiek, który stał się niewiele starszy od naszego syna i zobaczyliśmy, rozpoznaliśmy w nim ewangelistę i postanowiliśmy, że będzie pewnego rodzaju koordynatorem jednej z grup ewangelizacyjnych, to mu daliśmy samochód jedyny nasz. I nasz syn przyszedł, usiadł za gatą przy stole i mówi tak: mamo, kiedy ja chciałem Saba, to powiedziałeś, że mi nie dasz. A teraz oddałaś go Damianowi. Dlaczego? Agata mówi: wiesz dlaczego, Wiktorku? Bo Damian jest moim bratem w Chrystusie, a ty nie jesteś. Powiedziała matka do syna. Rozumiecie, o co chodzi? Nikt mi nie powie, że to są rzeczy łatwe. Że to są, że ustawienie priorytetów jest przyjemne dla duszy. Nie jest. Kiedy widzisz łzy w oczach swojego syna. Musisz uwierzyć, że prawidłowe ustawienie priorytetów, tak jak mówi Bóg, jest najważniejsze. Musisz uwierzyć, że tak jak Bóg mówi, to tak trzeba ustawić. Bo to na to, to stworzy przestrzeń, aby twoja wiara mogła lądować, jakby powstawać. Musisz nakazywać swojej duszy, aby ona przyjmowała z twojego ducha prawidłowy układ priorytetów. Ja chcę teraz wymienić główne priorytety i ich kolejność. Po pierwsze, nasza osobista relacja z Bogiem, oparta na prawdzie i miłości. Priorytet numer jeden. Priorytet najwyższego rzędu. Najwyższego rzędu. Pod nim nasz osobisty, duchowy rozwój i wszystko, co jest z nim związane. Pod nim szerzenie Bożego Królestwa na podstawie osobistego prowadzenia Bożego. Szerzenie Bożego Królestwa na podstawie osobistego prowadzenia Bożego. Pod spodem
zorientowanie na narodzonego z Bożego Ducha i chodzącego z Bogiem małżonka lub małżonki. Zauważcie, w którym to jest miejscu na przykład. Zorientowanie na narodzonego z Bożego Ducha i chodzącego z Bogiem małżonka lub małżonki. W naszym małżeństwie, wbrew temu, co uczy wielu nauczycieli, większych nauczycieli, małżeństwo nie stoi wyżej niż na przykład służba w Królestwie. Bo to jest nieprawda. Rozumiecie? Poniżej, na piątym poziomie, dzieci w okresie wychowania. Czyli wtedy, kiedy są jeszcze pod naszą opieką. Poniżej nasi duchowi przyjaciele, ludzie, z którymi jesteśmy blisko. Poniżej zorientowanie na usługujących, czyli usługujących. Poniżej pozostali wierzący. Czyli też widzicie hierarchię w tym. Widzę, że to nie jest tak, że każda relacja z wierzącym człowiekiem jest taką samą relacją. Poniżej zbiorowe szerzenie Królestwa Bożego, czyli dołączanie się do jakiejś zbiorowej wizji. Co to oznacza? Zbiorowe szerzenie Królestwa Bożego, czyli dołączanie się do jakiejś zbiorowej wizji. I to jest dopiero w tym miejscu. Czyli zobaczcie, jaka jest różnica, gdzie mówimy o szerzeniu Królestwa Bożego na podstawie osobistego prowadzenia Bożego, które jest najważniejsze. Jest o wiele ważniejsze niż szerzenie Królestwa na poziomie zbiorowej wizji. To znaczy, że jeżeli ja mam osobiste prowadzenie, tak, to ono jest ważniejszym prowadzeniem niż prowadzenie społeczne. A czy może być tak, że osobiste prowadzenie jest w pewnym momencie sprzeczne ze zbiorową wizją? Tak. Dobra. Może być. Dobra. Może tak być. Okay. Że ono będzie sprzeczne. Zazwyczaj w normalnej, zdrowej wspólnocie. W normalnej, zdrowej wspólnocie takie rzeczy nie zdarzają się. Ponieważ, to będę Was też uczył o tym, jak będziemy mówić o Kościele, w normalnej, zdrowej wspólnocie istnieje na bieżąco tak zwana formuła wyrównawcza. Tam się wszystko wyrównuje na bieżąco. Na bieżąco wychodzą liderzy, na bieżąco wychodzą koncepcje. Indywidualne służby na bieżąco są wprowadzane w życie. Na przykład u nas w Warszawie, we wspólnocie, ja najpierw z każdym człowiekiem, który jest w służbie, bo ludzie są w służbach, wszystkie służby, które są w Kościele, to są służby w oparciu o indywidualne prowadzenie Ducha Świętego. Czyli ja słucham ludzi, jako lider, ja słucham ludzi, jakie mają prowadzenia i na podstawie ich indywidualnych prowadzeń ustawiam służby w Kościele. Tylko to jest mało popularna rzecz. W większości wspólnot, tak, narzuca się ludziom służbę. Czy też narzuca się kierunek. A prawdą jest to, że realny lider, prawdziwy lider, on winien najpierw znać swoje owce i wiedzieć, co im Bóg mówi. Ja najpierw muszę się dowiedzieć,
co Bóg mówi ludziom. Rozumiecie? Że nawet był taki moment, że u nas w kościele ja w ogóle porozdawałem kartki. Nie? Ja mówię w ogóle, kim jesteś w królestwie. Proszę. Nie? A tam w kościele, w zespole całym tak było. Nie? Kim jesteś? Kim jesteś? Nie? Napisz. Tak? Jakie masz obdarowania? W czym ty chodzisz? Bo to tak się buduje, nie? Ale widać tutaj bardzo wyraźnie, że twoje osobiste prowadzenie, ono zawsze jest wyżej. Ono jest pierwsze. Bo jak nie wiesz, to nie ma problemu. Jest napisane w Pieśni nad Pieśniami, jeżeli nie wiesz, dokąd pójść, zapytaj pasterzy. I często ludzie przychodzą i mówią, Artur, ja chcę służyć, tak? Ja chcę, ale ja nie wiem. I on może nie wiedzieć. Ja nieraz miałem takie osoby, które przychodziły do mnie i mówiły, ja chcę być przy twojej służbie. Ja mówię, rozumiem, rozumiem. I one się bardzo szybko odnajdowały w tym, nie? Bardzo szybko. Gdzie tak naprawdę można by powiedzieć, że ich osobiste prowadzenie było takie, żeby być przy służbie mojej. O. To było ich osobiste. A inni mieli inaczej. Ja jestem ewangelistą. Dobrze, jesteś, to super. Tak, ty jesteś ewangelistą, to ja ci nie powiem, proszę ciebie, żebyś ty się w ogóle stawienistem zajął na przykład. Nie? Ja cię o to nawet nie poproszę nigdy. Do głowy mi to nie przyjdzie. Dalej, dziesiąty poziom, to jest zorientowanie na niewierzących członków naszych rodzin. Niewierzący członkowie naszych rodzin. Czyli rodziny według ciała. To jest dziesiąty poziom. Dalej pod nimi jest zorientowanie na niewierzących, ubogich, sieroty i wdowy. Na 12 poziomie pod nimi znajduje się orientacja na pozostałych niewierzących. Dalej pod tym jest nasz rozwój w sferze materialnej. I na końcu jest hobby. Jak ktoś jest hobbitą, hobbitem, to jest hobby na końcu. Bo tak jest. I teraz priorytety w ogóle w naszym życiu są ustawiane według tej prostej zasady. Najpierw duchowe, potem duszewne, potem fizyczne. I tak to wygląda. Duchowe, duszewne, fizyczne. Zobacz. Dlaczego wam to pokazuję? Bo ja chcę wam zasygnalizować jakby prostą metodykę Bożą. Bo jak będzie wiara twoja spływała? Na czym ona będzie ta wiara budowana? Na systemie priorytetów. Czyli na przykład Bóg nigdy nie będzie Ciebie pociągał do wierzenia o rzeczy mniej ważne, ok? Jeśli będą zaniedbane bardziej ważne. Na przykład ludzie mówią tak, Pan mnie prowadzi, żeby ewangelizować moją rodzinę według ciała. Ja mówię, posłuchaj, nie ma różnicy między ludźmi, których się ewangelizuje. Ok? W ogóle ustal sobie, że będziesz ewangelizował ludzi. Bo jeżeli ustaliłeś sobie, że będziesz ewangelizował swoją rodzinę według ciała, to ja już wiem o tym, tak? Że nie będziesz brał udziału, tak? W ewangelizowaniu świata. Bo prawdą jest to, że ty chcesz się skupić
na Twojej rodzinie według ciała. Masz pomieszane priorytety. Pomieszane priorytety już masz. Pomieszane. Wiesz, ja też chcę, żeby się mój syn odrodził z Bożego Ducha i on się odrodzi z Bożego Ducha, ale do głowy mi nie przyszło, że teraz cały swój potencjał skierował na mojego syna. Że ja teraz nie będę głosił innym Ewangelii, że ja nie będę prowadził kościoła, że ja nie będę robił różnych ruchów, tylko się zajmę moim synem. Będę z nim... Ludzie, ile nie chcieli, mądrzy ludzie wbić w różne rzeczy, to się w pale nie mieści. Był taki okres, że mnie pastorzy przekonywali, mówią, Artur, ty siedziałeś w więzieniu, ty w ogóle byłeś przestępcą zawodowym, ty powinieneś rozwinąć służbę wśród więźniów. Ja mówię, ale więźniów jest 60 tysięcy w Polsce. A Polaków jest 38,5 miliona. Trochę chciałbym szerzej, jeśli mogę. Chciałbym się jakoś rozkręcić bardziej. Nie chciałbym spędzić w ogóle reszty swojego życia latając po więzieniach w Polsce. Ja chętnie będę głosił w więzieniach, halleluja. To w ogóle nie jest problem dla mnie. Głosiłem w masie więzień. Ale w ogóle 60 tysięcy. Do 38,5 miliona to jest jakaś chyba subtelna różnica. Czemu ja mam w ogóle uważać, że więźniowie są ważniejsi niż nie więźniowie? Ja nie rozumiem w ogóle tego. Albo bezdomni są ważniejsi niż nie bezdomni. Dlaczego? Z jakiej przyczyny? Że diabeł, który mieszka w tym, który ma dom, to jest inny diabeł niż ten, który mieszka w tym, co nie ma domu? W ogóle diabeł to diabeł, człowiek. To, że zarówno świetnie czuję w kartonie na ulicy, rozumiesz, w jakimś menelu, jak się świetnie czuję w zamku jakimś człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Tak? No diabeł męda społeczna, no. To absolutnie w każdych warunkach chce być. Mamy się zająć ludźmi, tak? Ludźmi. Albo na przykład masz rodzinę i zaczyna być sytuacja, wiesz, jest małżeństwo, są dzieci, czas się skraca. No i teraz no co? No czym skrócę czas? Najłatwiej czas skrócić, wiesz, czym? Relacją z Bogiem. Albo zaczynasz biznes nowy. Zaczynasz biznes, prawda? O, rozkręcam biznes, idę do przodu, biorę tutaj w ogóle tego. I co? Najłatwiej? No już tak mam mało czasu, żeby się modlić. Masz mało czasu, żeby się modlić. Biznes jest na 13 miejscu, a modlitwa na pierwszym. Masz zbyt mało czasu, żeby się nie modlić. To sobie wbij w głowę. Ty nie zjedz, ale idź w Bożą obecność. Ok? Nie zjedz. Ty urwij sen. Ok? Ty nie pozwól sobie na różne rzeczy w sferze przyjemności, a idź szukać Bożej obecności. Nawet się rymuje. Bo to jest number one. Ja pamiętam, jak Sara była mała, ona wchodziła do mnie do pokoju, jak się modliłem. Ja mówię, Sara, ja tu się modlę. Ona stoi, malutka taka się patrzy. Ja mówię, idź stąd. Mówię, ale ja mówię, jak chciałam przyjąć, mam posiedzieć. Mówię, Sara, jestem twoim tatą? Jesteś. Ja mówię, ja też mam tatę. Też chcę z nim posiedzieć. To zróbmy tak. Ja posiedzę z moim tatą, a potem przyjdę do ciebie posiedzieć z tobą. Nie siedźmy tu teraz. A to nie mogę tu być. Mówię, nie możesz tu być. Idź stąd. Wychodziłem. Od małego to było. Od małego. Rozumiecie? Małe dziecko. Ja mówię, ja tu przebywam z Bogiem. Idź stąd. Daj mi tu być samemu. Ktoś mówi, to, no ale to. Ja mówię, kurczę. Mówię, bo to jest dla mnie numer jeden. Okej? Okay? My ludzi uczymy, urlop bierz, zaszyj się gdzieś. Rozumiesz? Szukaj Boga. Nie masz miejsca u siebie, masz to w sobie gdzieś wyjedź. Pojedź sobie w ogóle, wsiądź sobie w pociąg, pojedź proszę ciebie do innego miasta 20 km, wynajmij sobie jakiś motel człowieku za 50 zł za dobę, idź tam i się módl całą dobę, weź sobie urlop z pracy jeden dzień. Bo to jest numer jeden. Numer jeden. Ważniejsze niż mąż, żona, dzieci, śmieci, służba, wszystko. Wszystko.
Rozumiecie, dlaczego priorytety muszą być prawidłowo ustawione? Bo wtedy wiara zaczyna mieć prawidłową płaszczyznę. Wtedy się rzeczy układają. No. To praktyczne sprawy. Podziękujemy Bogu. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, za te dni tutaj. Dziękujemy Tobie, że Twoje namaszczenie jest na nas. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Twoje słowa, one wykonują w nas pracę i my nie zmarnujemy niczego do Ciebie. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że krew Jezusa chroni nasze umysły, że diabeł niczego nam nie ukradnie, że niczego nie wytracimy, że ten świat tego nie zgniecie. Ojcze, my powiązujemy w wiarę wszystkie rzeczy, które przyjęliśmy w ciągu tych dni, Ojcze. I dziękujemy Tobie, że przez to wzrastamy i rozwijamy się, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.